Witajcie w Autologii. Dzisiaj szczyt polskiego rozwoju motorowerowego z lat 80. Kadett. Zacznijmy od historii Rometa Kadeta. Produkcja modelu M780, bo takie oznaczenie miał Kadet, ruszyła w roku 80. I był on następcą wypadku przy pracy, jakim był Romet Pegas, który miał natomiast zastąpić Komara. Kichotem losu jest zaś, że sam Komar był produkowany dłużej niż Pegas z Las Vegas. Kadet więc był następcą nie tylko Pegasa i Komara. Można powiedzieć, że Kadet z obydwu poprzedników wziął to co najlepsze. Znacznie nowocześniejszy wygląd niż Komarów, zaczerpnięty z Pegasusa i silnik z Rometa Komara, model 2352W. Nieczęsto spotykana sytuacja, ale dzięki wtopie pegazowej powstało coś, co rzeczywiście mogło mieć sens. Ale o wadzie, która ten sens skutecznie zabijała, powiem wam później. Sam Kadet produkowany był, oprócz tego, że za długo i za późno, to przez aż 10 lat i nawet miał 3 liftingi. Wyobrażacie sobie to, jak to komicznie brzmi? Liftingi w komunistycznym motorowerze. Rama z otwartej rury, która przez swój kształt miała niby zachęcić kobiety, bo niby łatwiej wsiąść w sukience czy inne dyrdymały, ale tutaj po prostu tak zostało to zaprojektowane. Popatrzcie na Pegaza to samo. Doszukiwanie się więc, że Kadett to taka damka wśród motorowerów, jest takie o, ale nie pozbawione sensu, bo prawdziwym jest, że na prospektach to właśnie panie promowały model Komar i Pegas. Zawieszenie. Z tyłu to proste amortyzatory z osłoną, a po lifcie z zewnętrzną sprężyną. Przód to zwykły teleskop przedliftowo o średnicy 23 mm. Który podobno można było swapować z cholernym Polcrossem 2, a po lifcie już lepsze 25 mm, normalne. Kęciasto zaokrąglone kształty. Prosto, ale i estetycznie. Mechanicznie mamy Skansen. Model M780 posiadał silnik 0,23 o mocy niecałych 2 koni, to jest jakieś 1,25 kW, 1,7. Przy masie własnej motoroweru 50 kg, licząc tak pi razy oko zatankowany, bo waży 46 pusty. Licząc z pełnym bakiem daje to 0,4 kW na kilogram. No trochę licho, a gdzie kierowca? Czasami lichą moc może uratować dobre przełożenie w skrzyni. No i znów dupa, bo dwa biegi i sialala, pan listonosz. Elektryka oczywiście jak na tamte warunki 6 V, no bo po co coś na 12? I światła stopu, trzeba cieszyć, że dali ala światła długie, krótkie i brzęczyk udający klakson. I uprzedzając możliwość wystąpienia incydentu kałowego w komentarzach, ja wiem, że komuna i że bieda i w ogóle ujnia z grzybnio, ale Czesi coś takiego robili w latach 50. Później mieli znacznie lepsze silniki 2.2.3. NRD też jakoś potrafiło ogarnąć normalne Simpsony. Najlepszym przykładem jest Kadett 110 Automatic z czechosłowackim silnikiem z Jawy 225. Silnik o oznaczeniu 225 miał 2,4 konia mechanicznego. Może i skrzynia dwustopniowa ze sprzęgłem odśrodkowym, czytaj automat jak w skuterkach, było czymś lichszym w porównaniu do możliwości zmieniania biegów samemu, ale to się sprawdzało, bo miało 2,4 konia mechanicznego. Co prawda to nie było też pozbawione wad, bo no cóż, siedziała tam dalej czechosłowacka instalacja 6-woltowa, także no i badzie w postaci Ikowa, no ale sama moc dawała przewagę nad szrotem 0,23. Nie miejcie mi za złe, że widzicie cały czas w kółko tą samą przebitkę jak jeszcze dookoła, ale nie jest to jeszcze zarejestrowany motorower, więc no, musicie mi uwierzyć na słowo. Czy jeździliście kiedyś spalinowym rowerem? No to jest ten sam poziom.
rozpędza się to i przyspiesza całkiem, ale po osiągnięciu 55 na godzinę, no jest już ciężko. Siedzenie jest miękkie, a zawieszenie, no przynajmniej w tym modelu, nie jest jeszcze wytłuczone, także w miarę jako tako to jeździ. Musiałem tylko napiąć trochę łańcuch przed pierwszą jazdą. Ale jak na jednoosobowy motorower, i to z tych lat, naprawdę dobrze się sprawdzał. Nawet te jego bolączki w postaci dwóch biegów. Gdyby miał skrzynię trójkę, gdybym miał może dwukonny silnik, może trochę więcej koni, więcej biegów, można by to było fajnie rozbujać. Odnoszę się tu do czegoś, co będzie w następnym materiale. To by było na tyle. Do zobaczenia, sześć i czołem.